papusia. Nocami chodzić nad rzekę, ryby zimne jak chłodna woda chwytać w ręce. Oj, jak pięknie grzyby zbierać, miłość nieść, ziemniaki piec w ognisku. A koń cygański już czeka na murawie, kiedy wóz będzie gotów do drogi. Oj, jak pięknie nocami bez snu słuchać, jak żaby ślicznie przygrywają. Na niebie kura z kurczętami i cygański wóz całą przyszłość cyganom wróżą, a srebrny księżycuszek, ojciec indyjskich pradziadów, światło nam niesie. W namiocie przygląda się dzieciom. Cygance służy swym światłem, żeby dziecko jej przewinąć było łatwiej. Oj, jak pięknie spoglądać w niebo, niebieskości jego różne w sercu czuwać. Oj, jak pięknie czarne oczy, smagłą twarz całować. O, jak pięknie szumi nam las, to on mi śpiewa piosenki. Oj, jak pięknie odpływają rzeki, to one mi serce cieszą. Jak pięknie wpatrzeć się w toń rzeki i powiedzieć jej wszystko. Bo nikt mnie nie zrozumie, tylko lasy i wody. To, co tu opowiadam, wszystko, wszystko już dawno minęło i wszystko, wszystko ze sobą wzięło i moje lata młode. Woda, która wędruje. Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę. Są bystrzy jak woda, mocna, przejrzysta, kiedy przepływa. I domyślić się można, że przemówić pragnie. Biedna nie zna żadnej mowy, żeby nią gadać, żeby śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie, zaszemrze jak serce, woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie, niedaleko stajni, słucha jej i szum rozumie. Ale ona nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, by oczy nie mogły dojrzeć rzeki, która wędruje. Gałęzie. Gałęzie smutnieją jesienią, a weselą się w maju. One przykład mi dają, dobrą wskazują drogę. Nie trzeba mi, Boże, nic więcej. W maju najlepiej mieszkać sobie nad wodą, układać się do snu w lesie. Wypatruję przez okno, czy nie jedzie rodzina. Jadą cyganie wielu wozami i powiadają tak. Czyście cyganie, czy obcy, że tak harujecie w maju? Czyście może pogłupieli? Ogniska cygańskie mchem już zarastają. Czy w Boga wierzycie? Czy Kalwin was opętał jakiś? Nie bójcie się, wyjeżdżajcie, o was śpiewają ptaki. Szarika Marika. Szarika Marika, przyleć, przybądź tu. O, ty moja piosenko, gdzie dziś jesteś, serce? Gdzieś pod lasem upadła, wyskoczyła z lasu, z gwiazdami rozmawiała, pogadała z Borem, a kiedy trzeba było, cicho w świat odbiegła i po malutkiej chwili wracała do domu. Szarika Marika, czy przylecisz do mnie? Ty, co nie jesz, nie pijesz, przyfruń z wielkim wiatrem. Zjaw się tu, śpiewko moja, przy małym ogieńku. Ogrzewaj sobie nóżki, niech cię pokochają. Ej, Szarika Marika, słuchaj, wracaj tu. A ona słuchać nie chce. Zaszyła się w lesie i przygląda się gwieździe jak siostrzyczka siostrze. I blaskiem i księżycem, co go wypuściła, chce ukochać las wszystek, biedny, wielki las mój. Za drzewem się schowała, światło mu roznieca. Szarika Marika, przyleć, wracaj tu. Za
Archiwum Polskiego Radia przedstawiliśmy wiersze cygańskiej poetki Papuszy, której 30. rocznica śmierci minie 8 lutego. Czytała Agnieszka Pileszewska. A za chwilę kolejny odcinek cyklu o historii mody. Kultura nie całkiem osobista. Z Moniką Małkowską w dwóch ostatnich odcinkach naszych rozmów modowych zaglądałyśmy do damskiej szafy, żeby sprawdzić, jakie elementy, które tam znajdziemy, pochodzą od panów. Tydzień temu, o ile pamiętam, mówiłyśmy o butach, to teraz przyjrzyjmy się drugiemu końcowi człowieka, czyli temu, co pod szyją, wokół twarzy. Krawaty będą naszym punktem wyjścia. W ogóle dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. No jak to było z tymi krawatami? Bo oczywiście krawaty widzimy we współczesnej modzie. Często kobiety tak nonszalancko zawiązują, albo wręcz przeciwnie. Zwłaszcza chodzi to tutaj o jakieś korporacyjne mundurki, prawda, że ten krawat jest, jak Pan Bóg przykazał, zawiązany pod szyją z białą koszulą, często z marynarką. Ale kiedy nastąpił ten moment pożyczenia sobie od mężczyzn tej części garderoby przez kobiety? Nie uwierzysz, ale krawaty pojawiły się na damskiej szyi bardzo wcześnie, bo już w wieku XVII. Oczywiście nie było to nagminne. Czyli mamy wiek oświeceniowy. Pewna solistka opery paryskiej, Madame La Rochois, pojawiła się w czasie spektaklu z taką niedbale zawiązaną krawatką, no bo to jeszcze nie był właśnie ten wąski krawat, tylko to była długa, dwumetrowa taśma materiału, którą się zamotywało i to było bardzo trudne, żeby to prawidłowo zawiązać, natomiast ona pojawiła się w takim, no, niedbale dość, owinięta i tak lekko zawiązała. Ale resztę ubrania miała damską, normalnie, absolutnie, tak? Damską. Mhm. I ją zaczęto naśladować i to właśnie mężczyźni zaczęli ją naśladować. No ale oczywiście to był wyjątkowy przypadek, bo tak naprawdę krawat zaczęły nosić pod koniec wieku XIX sufrażystki. Do tego nosiły takie białe koszule nieładne, bardzo paskudne żakiety, ohydne spódnice takie i po prostu prezentowały się jak babochłopy. No nie było to efektowne, ale krawat rzeczywiście był kojarzony najpierw z sufrażystkami i z tymi takimi paniami emancypantkami, które usiłowały podkreślić strojem, wyglądem, nawet jeśli nosiły jeszcze ciągle spódnice, że to jest taki rodzaj garnituru męskiego, tylko w wersji damskiej, no bo spódnica. Z krawatem była strasznie trudna sprawa, bo w ogóle nazwa się wzięła od Chorwaci, nosili coś takiego, taki halsztuk, chustę zamotaną, zawiązaną i to się Francuzom spodobało. Francuzi podpatrzyli właśnie w tym wieku XVII, że to jest bardzo praktyczne, bo to można a to otrzeć pot, a to można w razie chłodu szyję zabezpieczyć przed zimnem, a to można podwiązać rękę, jak się zwichnie jako temblak, a to ranę zabezpieczyć. No po prostu kawał materiału wszelkiego zastosowania. Myślę, że takim przełomem, kiedy to już przestało się kojarzyć z babochłopami, a zaczęło mieć i wdzięk, i elegancję, i jednocześnie kokieterię damską z takim backgroundem męskim, to jest rok 1966, kiedy Yves Saint Laurent zaproponował garnitur dla kobiet, biała koszula, muszka, albo krawat, to różnie, albo długie spodnie, albo takie do kolan, wysoki obcasik, czarna do tego pończoszka i bardzo to było eleganckie. Są kobiety, które uwielbiają krawaty lub muchy zamiast jakiejkolwiek biżuterii. Są też takie panie, ale to już bardzo odważne muszą być, które krawat lub muszkę wkładają na gołe ciało i to... Znaczy mają coś, znaczy, na sobie, tylko mają, przy szyi nie mają, tak, niczego. Przy szyi, nie ma koszuli, nie ma... Mają na przykład jakiś żakiet, surducik, coś, co zakrywa biust na przykład, ale widać, że pod tym żakietem nic nie ma. Ja miałam, a to nie dlatego, że chodziłam w tym na gołe ciało, ale ja miałam krawat skonstruowany, bo to tak trzeba powiedzieć, nie uszy, tylko właśnie skonstruowany z kryształku swarowskiego, no pseudo-swarowskiego. W każdym razie był to krawat metalowy i to bardzo efektownie wyglądało. Krawat zamiast jakiejś, nie wiem, jako korali, biżuteria. Tak, jako biżuteria. Ale to rzeczywiście takie biżuteryjne wersje muszek też.
też widziałam. Wariantów jest mnóstwo, no ale zawdzięczamy to niewątpliwie panom, którzy też mają swoją arystokrację krawatową. Sevenfold to jest najdroższy krawat. Jak nazwa wskazuje, jest 7 razy złożony. Materiału potrzeba tyle, co na bluzkę z długim rękawem, ogromnie dużo. Musi to być bardzo szlachetny jedwab. To wszystko jest ręcznie składane i wykańczane. Tego jest bardzo niewiele na świecie. To są numerowane egzemplarze tych Sevenfold. I cóż się dzieje, jeżeli na przykład dwie damy spotkają się, mają takie same sukienki, to raczej nie są z tego powodu szczęśliwe, jak na jakiejś imprezie dojdzie do takiego incydentu. Natomiast jeżeli dwóch dżentelmenów noszących krawat Sevenfold spotka się gdzieś, to jest dla nich radość, bo no tak, znaczy, że przynależą do ekskluzywnego klanu a bardzo zamożnych ludzi, a poza tym znających się na rzecz. No a potem pochlap takiego Sevenfolda grochową na przykład. I co? No? Może raczej czerwonym. Czerwonym, winem. Aha, winem, myślałam, czerwonym barszczem. Nie, myślę, że w polskich kręgach raczej Sevenfoldów się, chociaż nie wiem, może jacyś nasi milionerzy założą. Poza tym co, no, krawaty to jest także kod przynależności do pewnej grupy, stowarzyszeń, do klubów sportowych, do klubów zamkniętych, a także, to głównie w krajach anglosaskich, uczelnie, ekskluzywne uczelnie mają swoje i szaliki, i swoje krawaty. Krawaty przywędrowały od mężczyzn do kobiet, są używane może nie jakoś nagminnie, powszechnie, ale we współczesnej modzie jakoś istnieją. Natomiast bardzo mocno i dobrze się czują właśnie w tej modzie naszych czasów męskie kapelusze. Nie powiem, że każda kobieta ma na pewno w szafie jakiś męski kapelusz, bo w ogóle stosunkowo chyba niedużo jest kobiet, które noszą kapelusze na co dzień, ale jeśli noszą, to na pewno ten męski typ też się pojawia. Ja miałam kiedyś melonik i bardzo, znaczy mam go nadal, no ale już rzadko noszę, bo fryzurę zmieniłam, ale to moje ulubione nakrycie głowy, czarny melonik, klasyczny melon, to jak sama nazwa wskazuje, jest od kształtu owocu, melonik, jeden z typów kapeluszy, które polubiły panie. To jest z najstarszych typów kapeluszy, pojawił się na początku wieku XIX, nosiły służby tajne, ale także urzędnicy londyńscy, prawda? Taki charakterystyczny wygląd, urzędnik londyński, szczególnie ci, którzy są związani z bankowością, City, to oni do tej pory noszą. To jest taki charakterystyczny element, melonik na głowie, laseczka, najczęściej parasol, do figury, bo raczej nie noszą okryć, tylko właśnie takie żakiety. I to jest styl właśnie rozpoznawalny, też kod rozpoznawalny. Ale melonik przeszedł na głowy kobiece także za sprawą różnych aktorek, różnych piosenkarek. Ten drugi typ kapelusza, które kobiety sobie pożyczyły od mężczyzn, oprócz melonika, no to cylinder. A cylinder to nosiły amazonki, dosiadające pięknych rumaków. Ale to był taki krótszy cylinder niż ten męski. Już cylinderek taki był. Już w XIX, a nawet i wcześniej, nawet i w XVIII wieku cylinderki były. Różnie zdobione, z woalką często, i to były tak na bakier noszone. Chyba to musiało być niewygodne, bo te cylindry, o których mówimy, to są takie cylindry ogromne, no taki, czasami tuba dochodzi do pół metra, ale żeby było wygodniej, wymyślono cylindry składane, czyli szapoklaki. Tak. Do tej pory niektórzy noszą. Artystką, właściwie trudno powiedzieć o niej artystka, artystka życia, natomiast przede wszystkim jest pisarką, która zawsze się pojawia w publicznych sytuacjach w cylindrze i ma, no nie wiem, nieprzebrane ilości, kształty. To jest Amélie Nothomb. Nie wiem, czy pisarka, ją lubisz. Pisarka, tak, pisarka belgijska. I ona... Lubię jej książki, natomiast nie wiedziałam, że jest wielbicielką. Tak, ona w ogóle się nie pokazuje bez szapoklaka albo jakiegoś innego cylindra, bo czasami to są takie cylindry, które prawie wyglądają jak pożyczone od kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów. Ale to jest raczej w tej chwili rzadziej noszony nakrycie głowy. Natomiast chyba najpopularniejszym rodzajem to jest fedora, to jest taki miękki, z główką lekko tam wkląśniętą, rądkiem średnio dużym, założonym na bakier. Frank Sinatra przychodzi mi do głowy, albo niedawno zmarły Leonard Cohen.
On nosił też namiętnie fedory, tak na jedno oko spuszczone. No dobrze, ale nie zapominajmy, że o kobietach mówimy. I tu właśnie Greta Garbo. Greta tak. Garbo. To jest osoba, która nam się kojarzy z fedorą. I Catherine Hepburn. Ona też konsekwentnie ubierająca się po męsku. I to chyba były takie największe wielbicielki fedory. Jaki jeszcze typ nakrycia głowy lubią i mężczyźni, i kobiety? Berety. Nie mówię tutaj o moherach, bez obrazy wszystkich, którzy noszą mohery. Berety, no to jest też i tradycyjny strój, nakrycie głowy, no chociażby Basków, albo Szkotów, albo Rastafarian, tylko tam musi być już ręcznie dziergany. I odpowiednia kolorystyka. I odpowiednia kolorystyka, no i tam musi się zmieścić ta ilość niesamowita dreadów. Natomiast berety, które również bardzo były fajne na damskich i na męskich głowach, zrobił ogromną karierę po II wojnie światowej. To się oczywiście wzięło z wojskowych mundurów, z elementu wystroju wojskowego, tak na oko zsunięte berety. Na starych zdjęciach mojej mamy czy babci to widziałam takie właśnie nasunięte, tak na, z jednej strony na oko berety. I to nawet było całkiem fajne. No, berety bywają płaskie, takie naleśniki, bywają bardziej stojące, Szkoci mają z pomponami. Berety też się kojarzą ze środowiskiem artystycznym. Malarzy, prawda? Tak, ach, oczywiście, no artyści, jasne, peleryna Montmartre. Tak, ale tamte berety były wielkie. Tego typu berety artystyczne to już od renesansu się zaczęły, tylko to raczej wtedy mężczyźni nosili i one były wielkie, one były takie opadające. Natomiast na pewno pamiętasz beret z antenką, bo to był element, który zrobił karierę w latach, nie wiem, 70-tych, 80-tych. Świętej pamięci Andrzej Czeczot wymyślił rozciąganie beretu z antenką. To wielki mój podziw dla tego pomysłu. Otóż jak się beret, który był z dzianiny takiej filcowanej, namoczyło i odpowiednio rozciągnęło, dawało się z tego zrobić coś podobnego do czapki Nicholsonówki. To znaczy z płaskiego beretu robiła się czapeczka, która mogła na oczy nawet nachodzić, na całą głowę. Ale to jakim systemem to rozciąganie następowało? Tego to nie wiem. No, a myślałam, że na pewno moczone to było. Aha. Na pewno moczone. No i siła raz gwałt, no po prostu. Rozciągane to mhm. było. Także berety przybierały różne kształty, można powiedzieć. Ale jeden z typów, który bardzo lubię i uważam, że dziewczyny, kobiety świetnie w tym wyglądają, to jest oprychówka welkaszkiet. Mhm. I to się kojarzy z no, takim stylem apaszowskim, łobuziaka ulicznego. To zrobiło karierę bardzo takie odważne panie w międzywojniu to zakładały, ale przede wszystkim właśnie lata 70, prawda? To takie się nosiło oprychówki i do tej pory można w tej chwili znaleźć zarówno płeć męską, jak i damską. I żeby ostatni element, który jest ważny, to jest Panama. Panama, kapelusz lekki. Letni. Letni, lekki, który można zwijać, można z nim wszystko robić, usiąść na nim i on się nie odkształca. Ale mówisz o oryginalnych Panamie. Mówię o oryginalnych Panamie. Na nieoryginalnych nie radzimy siadać, bo to będzie wtedy właśnie albo beret, albo oprychówka się tak, zrobi. Naleśnik się robi. I tenże typ kapelusza, czyli Panama właśnie, no jasne, z czym nam się kojarzy? Z Panamą, z budową kanału panamskiego, właśnie w wtedy najemni robotnicy zatrudnieni przy budowie kanału panamskiego zaczęli nosić te nakrycia głowy i przywiózł tę nowinkę do Ameryki Północnej Theodore Roosevelt w 1904 roku. Przyjechał po wizycie przy budowie, podczas budowy kanału panamskiego, przyjechał właśnie w takim nakryciu głowy. I teraz uwaga, te nakrycia bynajmniej nie pochodzą z Panamy, bo tak mówimy Panama. Tymczasem ten typ kapelusza, ta słoma właśnie, to jest słoma z liści palmowych, stąd elastyczność ogromna, nie słoma na naszym rozumieniu tego słowa. To było przywiezione z Ekwadoru dla robotników. Jak tak rozmawiamy sobie o elementach męskiej garderoby w damskiej szafie, to tak smutno mi się trochę zrobiło, bo jakieś takie jesteśmy uzależnione, my kobiety, od mężczyzn w tej dziedzinie, no bo tylu rzeczy świetnych byśmy nie nosiły, gdyby nie panowie, prawda? Już o butach rozmawiałyśmy, teraz kapelusze, trencze, koszule, garnitury. W czym my byśmy chodziły, gdyby nie oni, my kobiety? Bo to się wszystko bierze stąd, że męski strój
strój był o wiele bardziej praktyczny, pozwalał na szybsze ruchy, na większą swobodę tychże ruchów i to po prostu stąd, no, kobiety zaczęły zazdrościć mężczyznom wolności poruszania. I swobody. No dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy panom za te pożyczki. Dziękujemy panu. Doktor Monika Małkowska była gościem magazynu Kultura Niecałkiem Osobista. Bardzo ci dziękuję, a państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu za tydzień. Życzę dobrej nocy, Magda Mikołajczuk. Polskie Radio 24. 3 minuty pozostały do 23. A propos kobiet noszących męskie ubrania, to podobno, tak mówią, najlepiej kobieta wygląda w męskiej koszuli. O poranku. Ale to już pewnie państwo dopowiedzą sobie, do tego poranka trochę czasu pozostało. A skoro już mówimy o poranku, poniedziałkowym na przykład, no to zapraszam do wysłuchania jutrzejszych naszych rozmów. Gościem Polskiego Radia 24 najpierw będzie Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz15, a potem w porannym programie Adam Szłapka z Nowoczesnej. Jutro też rozmowa kulturalna. Już teraz zapraszam, by państwo byli z nami. Kwadrans przed południem o narodowym czytaniu, o wyborze kolejnej lektury decydują Polacy w głosowaniu internetowym. To głosowanie skończy się 15 lutego. W tym roku lekturę na narodowe czytanie wybieramy z następujących propozycji. Proszę uważnie posłuchać. To może być Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, to może być Pamiętnik Soplicy Henryka Żywuskiego albo Beniowski Juliusza Słowackiego, ewentualnie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Jak głosować, gdzie głosować i co stanie się z tym wyborem państwa, o tym jutro właśnie u nas na antenie Kwadrans przed godziną 12 w rozmowie kulturalnej o narodowym czytaniu z Wojciechem Kolarskim, podsekretarzem stanu i ministrem do spraw polityki i kultury w Kancelarii Prezydenta RP. Będziemy rozmawiać. Reklama. W Lidlu każdy dzień pisze nową historię. 15 tysięcy niezwykłych historii o niezwykłych ludziach, którzy wierzą w swoje możliwości i mają wspólne cele. Tworzą przyszłość, bo sami są przyszłością. O ludziach, którzy tworzą jeden zespół. A razem możemy jeszcze więcej. Znajdź u nas swoje miejsce. Aplikuj na karierę Lidl. Za to, że próbował coś w polityce zrobić. Też uważam, że cała Europa się gotuje i to nie tylko na zachodzie, ale też i na wschodzie. Teraz mieliśmy w Rumunii 5 dni manifestacji, gdzie tam było, wczoraj było na ulicach 300 tysięcy ludzi manifestowało przeciwko rządowi. I co zauważyłem, na przykład Włosi bardzo dokładnie transmitowali, omawiali w swoich dziennikach to, co się dzieje w Rumunii każdego dnia. Natomiast w Polsce obowiązywał jakaś cenzura, zupełny zakaz. Dopiero dzisiaj zauważyłem, były pierwsze komunikaty o tym, co się dzieje w Rumunii, w polskich przekaziorach. Ostatnie zdanie, panie Krzysztofie, proszę. Ostatnie zdanie. Czy pan, panie pośle, nie obawia się, że jeżeli te partie populistyczne, takie jak partia pani Le Pen, czy pani Frauke Petry, czy pana Salvini, czy nie dojdzie do odrodzenia się narodowego socjalizmu w Europie i na przykład do ustaw antyrasowych wymierzonych przeciwko Żydom w Europie? To wszystko, kłaniam się bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy, panie profesorze. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi z Toronto za ten głos i przemyślenia, z którymi, no, powiem szczerze, nie do końca się zgadzam. Pan wymienił troje polityków, z których dwójkę znam, czyli Salvini, Matteo Salvini, to przypomnę, to jest Lega Nord, i pani Le Pen, która zasiada również w parlamencie europejskim, panią Frauke Petry, która no, nie zasiada w parlamencie europejskim, ale jej europosłowie zasiadają, jak chociażby Markus Precel, z którym siedziałem przez rok w jednej ławie w parlamencie europejskim w Strasburgu. Przytoczył pan wypowiedź ich dyskusji, a ja jej nie widziałem, nie słyszałem, gdzie nazywają eurokratów mianem iluminatów, czyli jak pan powiedział, iluminaci. Choć nie słyszałem, to ta retoryka jest wielce prawdopodobna, bo ich znam. Pan mówi, że nazwałby też polityków Prawa i Sprawiedliwości iluminatami, czyli iluminaci. Z tym trudno się zgodzić, bo jakkolwiek
europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów. Nie są określani jako populiści, to z drugiej strony nie są z pewnością iluminatami, czyli nie przynależą do tej tak zwanej kasty europejskiej, unijnej. Ja powiem, że z Matteo Salvinim, którego pan wymienił, ja osobiście zasiadałem w jednej frakcji politycznej. On był, jest z Lega Nord, czyli z Ligi Północnej we Włoszech. No, Liga Północna przede wszystkim chce odłączenia się Padanii, to jest mało znany może wątek tutaj w Polsce. I myślę, że tutaj nasz słuchacz ulega pewnemu zjawisku etykietowania ludzi. Te osoby przechodzą. U nas na przykład w grupie politycznej są osoby, które również współpracowały z kolegą Matteo Salvinim. Myślę tutaj na przykład o europośle z Holandii, Basie Belderze, którzy przeszli do naszej grupy politycznej. Jest to jakiś inny rodzaj spojrzenia na Unię Europejską, ale krytycznego spojrzenia na Unię Europejską. I pan pyta o to, czy nie lękam się, że gdy tego typu ruchy dojdą do władzy, nie odrodzi się narodowy socjalizm. Oczywiście jest to słowo, która ma konotację historyczną i wiemy, co oznacza jednocześnie narodowy socjalizm, co przedstawiał. No ale możemy równie dobrze powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim zasiadają komuniści, bo tak też się oni nazywają, czyli międzynarodowy socjalizm, internacjonalizm. Wiemy, co oznaczał internacjonalizm i komunizm. Ja nie lekceważę zagrożeń. Uważam, że trzeba być niezwykle ostrożnym, bo w łonie wielu partii politycznych są osoby, które później mogą okazać się nieodpowiedzialnymi albo ukrywającymi swoje poglądy dla zrealizowania pewnych celów narodowych. Ale ja na to patrzę nieco inaczej, w nawiązaniu do tego, co mówił słuchacz, który dzwonił wcześniej, twierdząc, że powinniśmy skupić się tylko na problemach polskich, prawda? Czy to oznacza nacjonalizm? Myślę, że nie. Donald Trump, nowo zaprzysiężony prezydent USA, mówi Make America Great Again, czyli uczyńmy Amerykę znów wielką. Ameryka dla Amerykanów. Zatrudniajmy naszych obywateli, kupujmy nasze towary. Czy pan też by powiedział, że to jest narodowy socjalista? No nie. Tak samo Francuzi. W wyniku zamachów terrorystycznych i społeczeństwa, które rozwinęło się w ramach kultury multikulti, uważa, że trzeba się zamknąć bardziej. Czy to oznacza, że ci liderzy dążą do wprowadzenia zasad narodowego socjalizmu? Też nie uważam. We Włoszech oprócz Legii Nord, o której tutaj mówimy, jest ruch pięciu gwiazd z Pepe Grillo. I oczywiście komika, na czele stanął komik. Też ta partia, ten ruch jest wielką niewiadomą. Raz jeszcze powtórzę. Trzeba uważać i obserwować, czy pani Frauke Petry, która stoi na czele Alternatywy dla Niemiec, która zastąpiła Bernda Lucke jako szefowa i odnosi sukcesy polityczne niewątpliwie. Również czy ją można zaliczyć do tego grona. Nie szafowałbym tak łatwo tego typu określeniami. Raczej wolę chłodną analizę sytuacji, przyglądanie się osobom i formacjom i tym ideom, które one postulują, a nie dostrzegam tutaj tego typu niebezpiecznych akcentów, a wręcz przeciwnie powiem, że to właśnie osoby typu Giffe Hofstadt albo Martin Schulz formułują tego typu zarzuty pod adresem tych polityków i tych formacji, aby obniżyć do nich nie tyle zaufanie, co zbić im poparcie polityczne, jakie mają obecnie w kraju. Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo? Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Bolesław z północnej Polski. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chciałem takim spostrzeżeniem się podzielić, że od czasu, jak widzę, kiedy zaczynają wygrywać partie prawicowe, czy powiedzmy eurosceptyczne w Europie, to mam takie wrażenie, że jest to jakby z góry sterowane. Że to nie jest takie do końca oddolny ruch, tylko po prostu ułatwiane przez jakieś nieznane siły w internecie ujawniające się, które powodują, że nagle jakiś polityk w internecie staje się coraz bardziej popularny. I no, czy to nie służy temu, tutaj mamy przykład Donalda Trumpa, który wprawdzie w Ameryce, ale zupełnie nieoczekiwanie wygrywa wybory prezydenckie. I czy to nie jest sterowane w jakiś sposób po to, żeby nie wiem, skłócić społeczeństwo, społeczeństwa europejskie, żeby stworzyć taki nastrój wielkiej jakiejś wojny domowej sprowokowanej no, w jakiś dziwny sposób, po to, żeby później wprowadzić kogoś, kto przyjdzie i pogodzi z tym, że ten ktoś to będzie, no, nie ukrywam, na przykład antychryst, nie? Tak jak to był Sołowiowa, kiedy właśnie antychryst. Tak, to już zostawmy ten wątek. Mhm. Panie Bolesławie, pozdrawiam gorąco, panie profesorze. Ja również pozdrawiam pana Bolesława, który zaczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że ma takie wrażenie, powtarzam wrażenie, że dojście czy wzrost poparcia dla formacji prawicowych jest z góry sterowane, aby skłócić społeczeństwo. No, trudno mi tutaj ustosunkowywać się do wrażeń słuchaczy, choć oczywiście odczucia są bardzo ważne, ale wrażenia są i odczucia zmienne, także w zależności czasami od i pogody nawet. Natomiast jeśli idzie o te zmiany, o których pan mówił i o Donaldzie Trumpie, który dla pana Bolesława niespodziewanie wygrał wybory, to ja jednak bym zwrócił uwagę na pewną prawidłowość, czyli reakcję społeczeństwa, które obserwuje i ma wyczucie, może nie wrażenie, ale odczucie, że ktoś ich oszukuje, że ktoś jest nieszczery, że pewne formacje rozmijają się z deklarowanymi celami, że ma odczucie, że istnieje pewnego rodzaju zmowa, jak chociażby na forum unijnym, bo jakby to nie nazwać, zawarto pewien układ, umowy, które są, mówiłem w pierwszej części programu, nawet odsłaniane przed Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, który pokazał w momencie kryzysowym, że podpisał porozumienie tajne, niejawne, z socjalistami, do którego to porozumienia dołączył się Giefer Hofstadt, że będą się nawzajem wybierać i będą spychać na margines na przykład partie prawicowe czy nacjonalistyczne nazywane populistycznymi. Więc społeczeństwo, wyborcy to czują i wracam do tej prawidłowości, że to nie jest tylko fenomen Donalda Trumpa, chociaż jest to mocarstwo światowe i najwnikliwiej obserwowane są tam mechanizmy zachodzące, ale z jednej strony mamy Węgry z Viktorem Orbanem, z drugiej przecież Prawo i Sprawiedliwość, które w Polsce doszło legalnie w drodze demokratycznej do władzy, ma większość sejmową, ma większość w Senacie i ma prezydenta i panią premier, to narastające niezadowolenie, a także rosnące w siłę inne partie, o których tutaj mówiliśmy, czy formacje. To jest na przykład społeczeństwo Wielkiej Brytanii, które powiedziało nie Unii Europejskiej, stwierdziło, że wychodzi z Unii Europejskiej. Czy możemy mówić tutaj o tym, tak jak pan mówi, o odgórnym sterowaniu? Weźmy przykład Wielkiej Brytanii. Proszę pana,
ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała partia UKIP z Nigelem Farage'em na czele, United Kingdom Independence Party. Jak sam powiedział Farage, od 17 lat walczy o to, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Drugie miejsce w tych wyborach zajęła partia konserwatywna, która jest z nami w koalicji, w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, w której część europosłów i polityków opowiadała się od dawna za wyjściem z Unii Europejskiej. To znaczy, że ta tendencja narastała. Jeśli partia Nigel Farage od 17 lat walczy i wprowadza swoich europosłów, jeśli grupa konserwatystów wychodzi z EPP, tworzy nową grupę razem z nami i lansuje te idee, o których mówimy, to ja akurat nie widzę tutaj związku z tymi wrażeniami sterowanymi odgórnie. To po prostu jest demokracja, przedstawianie ludziom argumentów. Oczywiście w kampanii referendalnej czy wyborczej zdarzają się nadużycia, czy też pewne, no, nawet przeinaczenia, czy też podawanie zbyt wysokich liczb, no ale to ostatecznie ludzie decydują na podstawie swoich doświadczeń. Jeśli w tym momencie rosną akcje pani Marine Le Pen, to nie dlatego, że, tak jak pan mówi, zainicjowano w domyśle jakiś spisek, który jest odgórnie sterowany, tylko ludzie boją się wyjść na ulicę. Dostrzegają, myślą w sposób uproszczony, ale jak sądzę trafny. Pani Merkel zaprasza imigrantów do Europy, oni napływają w drodze niekontrolowanej, dokonują zamachów terrorystycznych, czy to w Berlinie, czy w innym miejscu, przemieszczają się, przejeżdżają do Brukseli, przejeżdżają do Włoch, przejeżdżają do Francji, we Francji dokonują zamachu, uciekają do Belgii, w związku z tym chcemy się bronić. Kto mówi, że nie należy wpuszczać imigrantów? Pani Le Pen. Wobec tego wybierzmy panią Le Pen. I ten proces narasta i jak sądzę, oczywiście istnieje pokusa, aby tego typu zjawiskami w jakiś sposób sterować, czy próbować sterować, ale sądzę, że jest to jednak nie do końca prawdziwy trop. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon? Kłania się Leszek z Gryczowa. Witam, panie Leszku. Świętym miastem Krakowem, na świętym miastem Wadowicami. Pozdrawiam pana profesora. Halo? Tak, tak, panie Leszku, słyszymy się od początku. Profesora. Mam istotne pytanie, które chciałbym, żeby pan profesor rozszerzył. Ja nie mam prądu, rozgrzewam baterie w rękach, ale nie słyszałem ostatnich sekwencji. Ale użył pan chyba przed godziną 11 słowa, myśmy podpisali 4000 wam stron, etc., etc. No pewnie pan, że nie podpisał takiej umowy bankowej z bankiem na 4000 stron, ale nie mam pretensji oczywiście do pana. Chodzi mi o końcówkę wyraza śmy. Przecież pod tymi podpisami, tak jak pod traktatami królewskimi, gdzie jest 1000 pieczątek, są konkretni ludzie. Tak jak w Krakowie nie miasto sprzedawało na przykład grunty, kamienice, tylko nie wieża ratuszowa, nie Barbaka, nie Sukienice sprzedawały, tylko konkretni ludzie. Byłbym panu zobowiązany, panie profesorze, jeszcze raz dużą estymą pana odbieram i szanuję, czytam. Tak, panie Leszku, już przenosimy i przekazujemy głos panu profesorowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu za to pytanie. Nie użyłem takiego sformułowania myśmy podpisali. Mówiąc o dokumencie, który liczy 4000 stron, czyli 1000 stron tekstu, a 3000 załączników, przytoczyłem zdanie, które wypowiedział pan minister Tchórzewski na spotkaniu z europosłami, że jego zespół w Ministerstwie Energetyki analizuje pakiet zimowy, który liczy tyle stron i on prosił nas, europosłów, że o ile możliwości, żebyśmy wpływali na Komisję Europejską, a jak do nas taki dokument spłynie, abyśmy też blokowali, abyśmy nie dopuszczali do tego, żeby takie dokumenty wychodziły z Komisji Europejskiej bądź z innych gremiów. Ja z tym dokumentem nie mam nic wspólnego. Także
ja go nawet nie analizowałem, bo to jest sprawa świeża sprzed kilku miesięcy. Do nas natomiast spłynął, czy też on jest dostępny na stronach Eurolexu, umowa CETA i tę akurat umowę widziałem, przeglądałem, liczy sobie 1400 stron łącznie, czyli z załącznikami. Ja również zgłaszam zastrzeżenia i wątpliwości, gdyż to nie my, nie ja jako europoseł podpisuję czy negocjuję. My możemy tylko nad taką umową zagłosować, czy ją przyjąć, czy ją odrzucić i wtedy będzie obowiązująca albo nie. Także to wynikło nieporozumienie, to myśmy z pewnością dotyczyło innego zwrotu. Ja powtarzam raz jeszcze, cytowałem tutaj pana ministra. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Sławę, nie zależnie z woli. Bardzo proszę, panie Sławomirze, tylko radio należy wyłączyć, a pan rozłączy w tym momencie siebie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Nie będzie powiem tych słów. Na wieki wieków amen. Radio proszę wyłączyć i rozpocząć wypowiedź. Edward z Chełma. Pozdrawiam, panie Edwardzie. Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Ja mam takie refleksje, takie pytanie. Ja się cieszę, że pan profesor mówi przez radio, bo ja lubię, jak pan mówi, bo pan mówi prawdę. A to wynika z tego, że pan jest jednocześnie patriotą. Pan jako reprezentant naszego kraju w Parlamencie Europejskim jest pan patriotą. A co to jest patriota? Moim zdaniem patriota to ten, który jest gotów zabić się za Polskę. I jest normalnie, jeżeli wybieramy do Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle jakiegokolwiek organu zagranicznego reprezentantów naszego państwa, naszego kraju, no to powinniśmy wybierać patriotów. A często się zdarza tak, że ci, którzy tam są wybrani, patriotami nie są. Bo oni często zdarzają się tacy, którzy po prostu nie reprezentują naszego kraju, naszych interesów narodowych, tylko reprezentują zlecane im jakieś zadania obce. Ja właśnie mam pytanie, czy warto wybierać głosami europarlamentarzystów ludzi gdzieś tam na jakieś stanowiska europejskie, właśnie takich, którzy nie są patriotami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Edwardzie. Ja również dziękuję panu Edwardowi z Chełma, to mój okręg wyborczy, 70 km od Lublina, ale cały czas okręg wyborczy, z czego się bardzo cieszę, byłem tam tydzień temu nawet. Jak sobie dobrze przypominam, dokładnie pod samym Chełmem. Dziękuję za te słowa uznania pod adresem mojej działalności. I pan przytoczył jedną z definicji patriotyzmu, tej najbardziej heroiczną. Patriotyzm to, przypomnę, umiłowanie ojczyzny. Umiłowanie ojczyzny, które może wyrażać się w różny sposób oczywiście. Niekoniecznie, oczywiście najwyższą formą patriotyzmu jest oddanie życia za ojczyznę i wielu takich bohaterów w przeszłości mieliśmy, ale na razie sprawowanie funkcji posła do Parlamentu Europejskiego tego na szczęście nie wymaga. Ja chcę powiedzieć, że ja kilkanaście lat temu napisałem artykuł na ten temat, wyszło nawet w takiej książce, to chyba mogę powiedzieć, bo to z 15 lat temu wyszło zbiór w książce pod tytułem Syndrom PRL-u. Tam jest taki artykuł Naród mniejszości narodowej i patriotyzm i to było w odniesieniu do podręczników szkolnych i zwłaszcza podręczników historycznych, gdzie analizuje akurat tę sprawę, czyli narodu, mniejszości narodowych i patriotyzmu. Polecam wiele cytatów z naszych, które sformułowali nasi świetni przodkowie, na przykład Ubi Patria Ibi Bene, tak? Gdzie ojczyzna, tam dobrze, tak? Ale też niektórzy mówią Ubi Bene Ibi Patria, czyli gdzie dobrze, tam
ojczyzna, albo jak sformułował to Świętochowski, jego ojczyzna wszędzie tam, gdzie postawi swoje korytko. I myślę, że o tym mówił tutaj pan Edward Schelma, pytając, czy warto wybierać osoby, które stosują się do tej dewizy, że jego ojczyzna wszędzie tam, gdzie postawi swoje korytko. Otóż może mało się o tym mówi i analizuje dokumenty, ale Unia Europejska, działająca w tej chwili w oparciu o swój najważniejszy dokument, czyli traktat lizboński, działa w kierunku odejścia od patriotyzmu rozumianego tak, jak ja to opisuję i tutaj w rzeczonym artykule i tak, jak pojmuje to pan Edward Schelma. Otóż po wyborze europosła w danym okręgu zaleca się, aby on niejako zerwał więzi, nie bezpośrednio fizyczne z okręgiem, ale działał na rzecz całej Unii Europejskiej, czyli reprezentował 500 milionów ludzi. Ja od samego początku, kiedy zostałem pierwszy raz wybrany europosłem w 2004 roku, powiedziałem, że do tej zasady stosować się nie będę i tak też czynię. Ale inne osoby przyjmują literalnie to, co jest zapisane w traktacie lizbońskim bądź innych dokumentach. Wcześniej to była eurokonstytucja, która, jak mówiłem, nie została przyjęta, że wybierane te osoby są na przykład z okręgu mazowieckiego czy ze Śląska, ja akurat z Lubelszczyzny, ale od tej pory reprezentuje 500 milionów ludzi. No, no, to moim zdaniem jest fikcją, ale z pewnością te osoby, które pan ma na myśli, w ten sposób pojmują wypełnianie tego mandatu. I tutaj oczywiście można się zastanowić, czy warto oddać głos na te osoby, które tak postrzegają swoją funkcję, czy też postrzegają patriotyzm w sposób tradycyjny. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Postrzegają patriotyzm. Halo, halo. Nie będę pochwalony, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon? Zofia, chciałam. Czy już jestem? Tak, jesteśmy na antenie, pani Zosiu. Więc chciałam właśnie, no i więc chciałam powiedzieć, co, jak postrzegamy my, to znaczy na dole wyborcy, całą tę Unię w ogólności, a w szczególności właśnie wybranych posłów. Otóż no na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tych wszystkich poczynań unijnych, dlatego że te tysiącstronicowe, czy nawet w sumie milionowo-stronicowe, absurdalne, głupie, idiotyczne wprost przepisy po prostu nie powinny mieć miejsca. A one mają miejsce, w większości niczemu nie służą, zabierają czas i pieniądze, nasze pieniądze. Więc jak to jest? Po prostu wszyscy wyborcy są za tym, żeby wychodzić z Unii. Tego się nie mówi na górze, bo góra ma swoje interesy i przepisy z kolei i po prostu no, punkt widzenia i siedzenia i perspektywę, ale jedynym wyjściem, bo w tej chwili, nawet jak pan tam Barroso likwiduje te przepisy, to nikt nie będzie wierzył już. Unia stała się po prostu niewiarygodna i bez względu na to, co zrobi, to nikt jej nie uwierzy. I na jedynym wyjściem w ogóle, nie tylko najlepszym, ale jedynym wyjściem jest wyjście z niej, tak jak zrobiła Anglia. A pytanie, które mam, to właśnie dotyczy tego, czy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej ci, co zmarnotrawili w Unii na takie durnowate przepisy nasze ciężko zapracowane pieniądze. Dziękuję pani Zofio, panie profesorze. Dziękuję pani Zofii za tę wypowiedź, także w sumie emocjonalną. I za uwagi, które pani w imieniu wyborców formułuje, jakkolwiek używa pani stwierdzenia, że wszyscy wyborcy są za wyjściem z Unii, to muszę panią zapewnić, że nie wszyscy, że jest duża rzesza takich osób, które cieszą się z członkostwa w Unii i dostrzegają
jej zalety, ale oczywiście są też takie osoby, które chciałyby wyjść z Unii, a jest grupa osób, która dostrzega zalety, ale też dostrzega mankamenty i waży proporcje. Także tutaj nie ma jednomyślności według badań, czym szczyciły się także poprzednie rządy. Podobno Polska jest jednym z najbardziej euroentuzjastycznych krajów nadal jeszcze, ale to z racji tego, że przedstawiano nam w sposób idealistyczny funkcjonowanie tej organizacji. Ja od kilkunastu lat staram się przede wszystkim na falach Radia Maryja i w telewizji Trwać, informować państwa, jak Unia Europejska funkcjonuje, podawać fakty i moją intencją jest, aby słuchacze i wyborcy sami dochodzili do wniosków, co należy czynić i kogo należy wybierać. Pani ma rację, mówiąc, że Unia traci na wiarygodności, że Unia po prostu traci wiarygodność i podzielam pani pogląd, że niebawem, kiedy ten proces będzie w ten sposób przebiegał dłuższy czas, to później te same osoby, które zechcą się naprawdę zreformować, nie będą wiarygodne i ludzie im nie uwierzą. Stąd też w pierwszej części programu, a także zaznaczyłem w tej wieczornej części naszej audycji, że papierkiem lakmusowym dobrych intencji decydentów Unii Europejskiej byłaby chociaż zmiana jednego z liderów na stanowisku, który może nie osobiście, ale politycznie jest odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii, bo za jego kadencji to się stało, z Unii Europejskiej. Myślę tutaj nie o formalnym wyjściu, a o referendum i decyzji o napuszczeniu imigrantów, o niezadowoleniu społeczeństw, ale tego impulsu nie ma i niestety uważam, że pani może mieć rację, mówiąc, że Unia dalej będzie tracić na wiarygodności, ale jak powiadam, ja swoją rolę też upatruję nie tylko jako posła do Parlamentu Europejskiego, który musi głosować i brać aktywny udział w pracach parlamentu i reprezentować Polskę, a przede wszystkim region, czyli Lubelszczyznę, z której zostałem wybrany, ale także jako informowanie państwa, obywateli, czyli wyborców, jak Unia funkcjonuje, jak podejmowane są decyzje. Także przedstawiam państwu dokumenty, nad którymi Unia się pochyla, bądź dokumenty, o których mówi się, że wchodzą, tak jak w przypadku tego pakietu zimowego. A wcześniej, jak wspomniałem, w 2005 roku mówiłem o eurokonstytucji, omawiałem ją i nie ukrywałem, że byłem przeciwnikiem jej przyjęcia i ostatecznie została ona odrzucona, ale nie w Polsce, bo do tego nie doszło, bo nie mieliśmy okazji się wypowiedzieć. Miało to miejsce we Francji i w Holandii. Panie profesorze, do końca naszego spotkania pozostało dosłownie 5 minut, bardzo wiele głosów, telefonów, za które oczywiście bardzo gorąco dziękujemy. Proszę o dosłownie takie podsumowanie w pigułce, abyśmy także z pewnymi myślami do przeanalizowania mogli pozostać. Rozpocznę również od podziękowań wszystkim naprawdę słuchaczom, którzy się do nas dodzwonili przede wszystkim i serdecznie ich pozdrawiam, jak również tych, którzy nie mogli się dodzwonić, bo wiem, później spotykam wiele osób na trasie swoich spotkań w kraju, które mówią, że dzwoniły, się nie dodzwoniły. Tematem dzisiejszego spotkania były perspektywy Unii Europejskiej. Ostatni głos, jaki wybrzmiał pani Zofii, to głos, że Unia traci na wiarygodności, Zastanawialiśmy się nad perspektywami tejże Unii, rozpoczynając od wątków najnowszych, czyli wypowiedzi pani kanclerz Angeli Merkel sprzed kilku dni, że jest za Europą dwóch prędkości, bez doprecyzowania, co to miałoby oznaczać, ale rozumiemy, że rozdziew pomiędzy krajami, które przyjęły euro, chcą głębszej integracji, chcą eurokonstytucji, a tymi, które zostają z tyłu i mają inną wizję, czyli koncepcję na przykład Europy ojczyzn, Europy narodów, powrotu do korzeni chrześcijańskich, o których dzisiaj mówiliśmy. Ale rozpocząłem także swoją wypowiedź od przypomnienia spotkania papieża Benedykta XVI, ostatniego, które odbyło się z jego doktorantami, uczniami, teologami, a tematem tego spotkania
było, czy Europa jeszcze istnieje. Papież Benedykt XVI zapytał i wokół tego ogniskowała się dyskusja. Niestety nie znamy wniosków z niej wypływających, ale samo postawienie w ten sposób zagadnienia sugeruje nam, że Europa może już tak naprawdę nie istnieje, że skoro odeszła od korzeni chrześcijańskich, skoro ojcowie założyciele i tradycja europejska została odstawiona do lamusa, a zastąpiono ją na przykład ideologią gender czy produkcją wielu przepisów, jak pani Zofia i inni podkreślali, przywołując moje informacje, które podałem, wielotysięcznych stron dokumentów. Czy to wystarczy? Wspominałem także o Henrym Kissingerze, sekretarzu do spraw bezpieczeństwa i w administracji prezydenta Richarda Nixona i Geralda Forda, który otrzymał pokojową Nagrodę Nobla na początku lat 70. i sformułował słynne pytanie, do kogo mam zadzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą, albo Europa, powiedzcie mi nazwisko, imię i podajcie numer telefonu. Od tej pory rozpoczęły się działania mające na celu zbudowanie w Europie organizacji na wzór Stanów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone Europy, i odpowiedzią bezpośrednią na to miało być uchwalenie Eurokonstytucji, a w niej zapisy o stworzeniu stanowiska prezydenta Unii Europejskiej, który miałby ten telefon, na który mógłby dzwonić na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ustanowienie ministra spraw zagranicznych, wspólnej flagi, wspólnego hymnu, wspólnego pieniądza, czyli waluty euro. Ta konstytucja została odrzucona w 2005 roku. Zastąpiono ją traktatem lizbońskim, czyli taką okrojoną wersją eurokonstytucji, gdzie już nie mówi się o prezydencie na przykład Stanów Zjednoczonych, prezydencie Europy, ale jest zapis na temat przewodniczącego Rady Europejskiej. I w momencie, gdy takiego przewodniczącego wybrali na bazie ratyfikowanej w 2009 roku na bazie traktatu lizbońskiego, pierwszymi słowami, które wypowiedział Herman Van Rompuy, nowo wybrany pierwszy przewodniczący Rady, było, że teraz oczekuje telefonu od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymał informację z administracji amerykańskiej, że niestety prezydent Stanów Zjednoczonych nie znajdzie czasu, aby do niego zadzwonić. Do tego też odnosi się kolejny przewodniczący Rady, jakim jest Donald Tusk, który próbował, używając popularnego polskiego przysłowia, konia kują, żaba nogę podstawia, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych zamieścił na Twitterze wpis, że jeden Donald wystarczy, czyli on. Natomiast społeczeństwo amerykańskie wybrało Donalda Trumpa i establishment unijny nie może się z tym pogodzić, wyczuwając tendencję. Donald Tusk jako szef Rady skreślił, albo jego doradcy, współpracownicy skreślili list, gdzie przedstawiają Donalda Trumpa w rzędzie z Putinem i Chinami jako największe zagrożenie dla istnienia, czy też w ogóle integracji naszego kontynentu Unii Europejskiej. Miał Donald Tusk pogratulować Trumpowi, czy porozmawiać z nim po wyborach, ale po odbytej rozmowie okazało się, że prezydent Stanów Zjednoczonych nawet nie skojarzył, kim jest Donald Tusk. Myślał, że rozmawiał z Jean-Claude'em Junckerem, szefem Komisji Europejskiej. A wspomniałem również, że przywoływany Henry Kissinger, który obecnie ma ponad 93 lata, został oficjalnie doradcą prezydenta Donalda Trumpa. Wskazuje na rozejście się dwóch światów. Unia Europejska tworzona na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ojcowie założyciele, chrześcijańscy demokraci, odejście Unii Europejskiej od tych wartości i ideałów i jednocześnie ustawienie się na kolizyjnym kursie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Ostatnio w Parlamencie Europejskim podsumował wszystkich Nigel Farage, wszystkich, myślę, atakujących prezydenta Trumpa, mówiąc, że wyraźnie widać, że Unia Europejska jest po prostu antyamerykańska. Aby postawić diagnozę,
czy też pokusić się o nakreślenie perspektyw Unii Europejskiej, no najpierw trzeba stanąć w prawdzie, zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie nowy prezydent zapowiedział, że nie podpisze umowy transatlantyckiej TTIP. Pod znakiem zapytania stoi CETA i wszystkie umowy globalne, także walka z globalnym ociepleniem czy zmianami klimatu, z których to wycofuje się nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, a w ślad za nim inne kraje w tych dwóch aspektach, myślę na przykład o Indiach. W związku z tym na zakończenie no, chcę powiedzieć raz jeszcze, że odnosząc się do tytułu naszej audycji, że perspektywy Unii Europejskiej zależą przede wszystkim od wyniku wyborów w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a nie od decyzji unijnych liderów. To, że niebawem przyjeżdża do naszego kraju pani kanclerz Niemiec Angela Merkel i będzie rozmawiać z panią premier Beatą Szydło, świadczy też o tym, jaką pozycję potrafiła Polska zbudować. Tutaj myśli nasze biegną do